Siemaneczko! Z tej strony... Zapraszam Was na nową grę w Roblox, stylem troszeczkę podobną do Rainbow Friends, a jej tytuł to Klakis. Znalazłam nawet animację, która troszeczkę wprowadzi nas do świata gry, tak więc teraz ją odpalam i oglądamy razem. Klaki! Gratulacje! Właśnie zostałaś zatrudniona w najbardziej niesamowitym miejscu na Ziemi, pełnym niesamowitych wrażeń kulinarnych dla całej rodziny, czyli Klakis. To miejsce jest znane na całym świecie przez swoje kubełki kurczaków. Nieprawdaż, Klaki? Zgadza się, ale nie nazywaj tych udek kurczakiem. One są lepsze niż kurczak. Ale bym zjadła takich kubełek, jak one dobrze wyglądają. Pachną wyśmienicie! Jaki jest ich sekret? Jeśli bym ci powiedział, musiałbym cię wyeliminować. Niestety dostaliśmy dzisiaj nocną zmianę w kurczakowni Klakis i będziemy musieli przygotować restaurację do otwarcia. Póki czekamy na grę, to mam do Was ogromną prośbę. Kliknijcie tutaj dużo łapeczek w górę, bo jest to dla mnie ogromne wsparcie i napiszcie w komentarzu, czy wolicie McDonalda czy KFC. No chyba, że wolicie Klakis, chociaż ja tego jeszcze nigdy nie jadłam. Naszym pierwszym zadaniem wyznaczonym przez Klakiego będzie posprzątanie restauracji od pustych kubełków po kurczaku. Będziemy musieli uważać tutaj na jakiegoś dziwnego potwora przypominającego trochę, nie wiem, lisa. Dlaczego ja tutaj wyglądam jak jakaś werka kokserka? Co jest? Ja rozumiem, że ja chodzę na siłownię, ale bez przesady. Dobra, mam tutaj ten pierwszy kubełek i gdzie ja mam to zanieść czy coś? Nie. Mam chyba po prostu to podnieść, tak? Ej, co tutaj? Kuleczki się ruszają. I tutaj jest ten. O, nie, tam coś jest. Tam jakieś ręce są i to idzie do mnie. I to idzie do mnie. Gdzie to jest? Jakiś potwór? To ten potwór, o którym mówił Klakis, żeby uważać na niego? Czekajcie. Ła! Dobra, ja tam nie wskakuję. Zostawiam cię. Nie, ja nie chcę tamtego kubełka kurczaka. Może ty tam wskoczysz, co? Dobra, gdzie ja mam to odstawić? Ej, on zniknął. A, bo to się możemy ukryć w szafkach, ale tylko na ileś sekund, tak? Czy nie? Dobra, wychodzimy, ja się niczego nie boję. Czy ktoś podniósł tamten kubełek? Niestety... Goni nas chyba tutaj ten lisek jakiś, zobaczcie. Czy on jest szybszy ode mnie? Tego jeszcze nie wiem, ale wolę tego nie sprawdzać. Dobra, uciekamy. Ej, tutaj coś jest. A, to jest śmietnik, mamy tutaj to wyrzucić. Dobra, wyrzuciłam. On niestety mnie dalej goni. Czy jak tutaj się schowam, to mnie zauważy? Zostaw mnie, będziemy się tak ganiać tutaj w berka. Halo, skup się na kimś innym, ja już nie chcę tak od razu padać. No przecież nie widzisz mnie za ścianą. Dobra, pobiegniemy gdzieś indziej, bez sensu. Może tu przeskoczymy? O nie, on jest sprytniejszy niż myślałam. Dobra, gdzie ja mam uciec? Może na górę, chodźcie? Musimy tu pozwiedzać. Tu są w ogóle automaty z zabawkami, szybko, bo mnie złapie zaraz! Dobra, wyskoczmy tu. A! On też wyskoczy? Nie. Dobra, nie wyskoczył, zgubiłam go na szczęście. Dobra, biegniemy dalej. Co się stało? A, zebraliśmy wiaderka nawet o jedno więcej niż mieliśmy. Ej, i mamy drugiego potwora, kto to jest? Jakiś różowy żelek. O nie, wygląda na to, że stary coś tam wpadł do sali zręcznościowej i zrobił bałaganu. Najlepiej zachowaj odległość od jego języka, może cię złapać z daleka, o. I musimy teraz pozbierać jakieś tokeny arcade. Mamy chyba jakąś bardzo ogarniętą grupę, bo oni to zrobili praktycznie za mnie. Więc nie wiem, chodźcie może tutaj na górę pójdziemy i z daleka od tych potworów... O, mam monetkę, ale fajnie, gdzie ja ją teraz mam? Do recyklingu żywności w jadalni teraz mamy ją gdzieś zanieść, o ile znajdziemy to coś. Tutaj? A tam się podświetla, super, czyli nie muszę szukać. To idziemy zanieść monetkę. To jest chyba ten potwór, zobaczcie. On tak wyglądał, z takim długim jęzorem, czyli musimy go tutaj unikać. Tutaj nigdy nie przejdę, kurczę. Gdzie tu mogę przejść? O! Kolejnego tutaj nam gracza pokonano, ale widzę monetkę, więc wezmę ją, chwycę i odniosę. Fajnie. Dwie monetki. Co tam, że inni już pozbierali o wiele więcej niż ja, ale muszę się na coś tutaj przydać. Chodźcie może tutaj? Tu mnie jeszcze nie było. Co tu mamy? Chłodnię jakąś? Jakaś zjeżdżalnia, ja mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść, kurczę. A chciałabym się przejechać tą zjeżdżalnią. Tu jest jakaś budowa! I mamy token kolejny na biureczku, dobra. Idziemy go odnieść. Nie wiem, czy mogę tak kilka zebrać tych tokenów, czy nie? Ej, a tutaj co mamy? Chwila, moment. O, nie zbliżamy się do niego, ja tam nie chcę iść. O, kolejny token jest. O, dawaj, zebrał go, zobaczcie, zebrał go. Ale jaja. Ja bym się bała tam skoczyć do tego basenu, nie? Czekajcie, czy to jest ta zjeżdżalnia? Nie, to nie jest ta zjeżdżalnia, ale może na tą wskoczę. O, przejdziemy sobie tutaj. Czekajcie, czy ktoś mnie goni, bo słyszałam jakieś dziwne... chyba nie. Czy ja tu mogę przejść? Dobra,
Dobra, skróciłam sobie drogę, ale tam jest potwór, o którym nikt nic nie mówił. Spróbujemy podnieść tą monetkę. Dobra, mogę więcej monetek pozbierać, super. Ile brakuje jeszcze? 7, tak? 7 monetek. Więc idziemy tą odstawić. Ile graczy zostało? No niedużo. Dali się tutaj złapać niestety. A ja chciałabym pograć tutaj trochę, a nie sama wszystko robić. Ej, tu można jakąś interakcję zrobić. Można zakręcić kołem fortuny? Można! Płatne! Ale dobra, kupimy coś, zakręćmy tutaj. Ja lubię koła fortuny. Może coś fajnego wypadnie, no? Oh yeah! Jezu, jak ja wyglądam, no strasznie wyglądam, naprawdę, jakbym pakowała codziennie na siłowni. Ej, prawie mi coś wypadło. Coca-Cola! Jakaś Coca-Cola wypadła mi. I co ona daje tutaj? Zwiększenie prędkości. Aha, czyli ja już ją zużyłam. Nie wiedziałam, że tak ją zużyję. Ej, monetka tu jest. Nie było jej, nie? Ale dobra, przynajmniej szybciej biegam. Ciekawe na ile? Na minutkę, dwie? Nie wiadomo. A nie, dobra, leci czas tutaj jej. Oj, ludzie. O, nie, 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 nie. Aha, dobra, wskrzeszę się. Nie dam się tak łatwo złapać. O nie, nie. To było... Nie, nie w moim stylu po prostu. Dobra, szybkie wskrzeszonko. Zostały jeszcze 4 monetki do odnalezienia. Nie możemy się zbliżać do tamtego potwora. Ale fail. Dobrze, że da radę się wskrzesić. Ej, można tu zejść do piwnicy, zobaczcie. Ale czy warto tutaj zejść do piwnicy? Nie wiem. Nigdy tu nie byłam. Pierwszy raz w to gram. Monetka! Nikt tu chyba jeszcze nie był. A tu mamy śmietnik. Dobra, ja zostaję w tym śmietniku. A tu chyba mamy śmietnikowego potwora, który wygląda trochę jak grymas z McDonalda, tylko jest czarny. No bo brudny od śmieci, nie? Czekajcie. Mam tak, 2 monetki. 3 monetki! Zobaczcie, ile tu monetek było! To ja tutaj... Zobaczcie, jak znalazłam. Tajne przejście. Co to za rury? Dobra, idziemy po drabinie i odnosimy. Czyli czekajcie, zostanie 1 monetka do odnalezienia. Super. Tylko uważajmy na tego dziwnego potwora. Ja już nie chcę się złapać w jego język. O! 1 monetka! No ludzie, dawajcie! Można zjechać na tej zjeżdżalni! Zobaczcie, jak fajnie! Wii! Ale super! I akurat na potwora bym tak trafiła, nie? Ale to by był przypał. Ale z jaką gracją wylądowałam nawet! Tu mamy tą budowę. Tu nic nie ma. Ej! Możemy tu też nacisnąć. Ej, o, i akurat on idzie, jak nacisnęłam ten przycisk, to nie wierzę. Zobaczcie, poczekamy na niego, widzicie? Ale się czai tutaj. Czy możemy jakoś go wyminąć? Może tak tutaj pójdziemy? Tu jest jakiś lodowy zamek. A tu mamy jakiegoś lodomira. Ej, ja się tu ślizgam, jak na lodzie. Czekajcie, to ja muszę skakać teraz, bo inaczej utknę. Gdzie ci pozostali gracze są? Czy oni już padli? Jest monetka na górze, szybko, ja muszę na tą wieżę jakoś wejść, tylko muszę na lód uważać, bo się ślizgam tutaj mocno. O, no tu jest monetka, no co z wami jest, ludzie, nie tak? Dlaczego wy nie widzieliście tego? Dobra, szybko, z jedną monetką. O nie, 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 szybko. Dobra, rzuciłam, nie złapał chyba mnie. Dobra, przetrwały 4 osoby, które nic nie robią w tej grze. Reszta niestety padła. Możemy zakręcić kołem fortuny, a ja wykupiłam to, no nie! Dzięki takim łapom to ja potrafię tym kołem zakręcić. Co ja teraz dostałam? Jakąś mechaniczną głowę Klakiego. Klak o kole znowu. Myślałam, że to coś innego będzie. Chyba teraz mamy przedstawienie kolejnego potwora, którym jest jakiś lodomir. Rozwalił fontannę. Nieładnie. I co teraz musimy? Musimy znaleźć takie zębatki do naprawienia tej fontanny, bo tutaj niedźwiedź rozwalił. Lodomir, to jest lodomir. O, mam pierwszą tą nakrętkę. O nie, i tam jest ten potwór na pewno, ale może mi się uda tak złapać tutaj. O, mam. Dobra, tam jest on. I tutaj tak na skróty ja bym skoczyła, tylko czekajcie, bo on pewnie wyskoczy mi tutaj. Tu nic nie ma? Fajny plac zabaw w ogóle. Dobra, spróbuję szybko tam przeskoczyć. Oj, gdzie on tu wskoczył? A! Mam! No nie, lodomir! Lodomir! Lodomir mnie goni! O nie! I tam jeszcze drugi! O nie! Dlaczego ja ściągam na siebie tyle potworów? Dobrze, że nie ma tego z językiem na szczęście, nie? Czekajcie, ja w sumie mogę się chować, nie? O nie, lodomir! Lodomir, zostaw! Nie! Gdzie ja mam biec? Gdzie ja mam biec? Dobra, dawajcie tutaj, gdzieś pobiegniemy. Nie mam pojęcia, gdzie to było. Ja jeszcze nie znam dobrze tej mapy. Tutaj? O! Słyszę tego skaczącego z jęzorem. Na schody, szybko, na schody. Kolejna zębatka! Czyli wybrałam dobrą drogę.
Okej. Okay. Podświetliło mi tutaj to, co mamy tam naprawić, tylko jak ja mam tu przejść teraz? Czekajcie, te potwory nie mogą wchodzić po schodach chyba? No nie wierzę! Zostaw mnie, Ludomir! On tu nie potrafi wejść. Ale lipa. Znaczy lipa dla niego. Tylko ja tutaj utknęłam. A nie, nie utknęłam. Mogę tutaj sobie jakoś przejść. To idziemy do tamtej maszyny naprawić ją. Park trampolin tu jest. O. Czy ten lis mnie widział? O! Czekajcie, doskoczę tutaj. O, dobra. O, jesteśmy w tym zamku i gdzieś tutaj to można było naprawić. Tutaj jest, zobaczcie. Idziemy, ale zębatek mam. I pyk. 7 na 15. Chodźcie tutaj do tego zamku. Coś słyszę. Szybko, chodźcie tutaj. Co mnie goni? No znowu ten lis mnie goni. Tu nie ma żadnej zębatki pochowanej? Czy tu już ktoś... Tam jest zębatka na końcu. Ej, tu można wejść do góry. Zobaczcie, takie schodki są zrobione. Może na samej górze będzie nakrętka. Zakrętka? Nie, nie ma niestety nic. Ale tu ostatnio było. No i jest, oczywiście. Tu jest jakieś tajne przejście, zobaczcie. Oj, oj, oj. Zamroziło go trochę. No nie, Ludomir, no nie masz gdzie iść. Panie Ludomirze. Dobra, poszedł sobie do głównego wejścia. Dobra, więc możemy przejść tutaj, tylko się ślizgam niestety. Ja bym nie wchodziła po tym śniegu tutaj, co on zostawił. O, o. O, jest kolejna nakrętka tutaj u boba budowniczego. Ja bym poszła do tej piwnicy, wiecie? O, nie, 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 nie. Nie zbliżamy się do tej żaby. Dobra, żaba jest... Nie strasz mnie! Zawału prawie dostała! Myślałam, że tamten mi wyskoczy tak na twarz. Tu byłam. Gdzie jest ta piwnica? O, skaczemy tutaj. Może tutaj nikogo jeszcze nie było, co? O, o. O, o. No co wy tu robicie? Zagubiliście się jakoś? Zakrętka. Szybko. Dobra, muszę jeszcze dwie nakrętki podnieść. No nie. O nie, widzi mnie, no widzi mnie. Dobra, wykiwamy go trochę. Pobiegniemy sobie tutaj. O. I mam nakrętkę, super. O, 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 szybko po drabinie. Boję się już tej gry trochę. Szybko. Tam widzę, że mamy tam odstawić. No nie, Ludomir tam szedł. O, mam, mam, mam. Dobra, trzy osoby w grze dalej. Ale jest coraz ciężej. Bob budowniczy. Idzie Bob budowniczy, zobaczcie jak się cieszy. Co to jest? Co on robi? Jakieś klucze się wysypały. Nasz ekspert od budownictwa pracuje na nadgodzinach. Wygląda na to, że trzeba coś tam naprawić i znaleźć jakieś klucze, coś takiego. No dobra, czy on też będzie jakimś tutaj złowrogim potworem? Mam nadzieję, że nie. Czy to już będzie ostatni etap, te klucze? Bo trochę już w to gram. Dobra, drugi kluczyk. Ile? 15 kluczy, czyli tak po 15 rzeczy. Wow! Czy wy tu widzicie? Jaka magia! O, 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 przetestujemy, czy to działa. Patrzcie, chodź tutaj. Chodź, chodź. Sprawdzimy, czy to działa i czy tu można się ukryć. Pyk! Można chyba się ukryć tutaj, ale jaja. Ciekawe, czy na tego z jęzorem też to zadziała. O nie, bo budowniczy go goni. Najgorzej. Dobra, idziemy odnieść tutaj te klucze. O, kolejny kluczyk jest. Jej. Ich, Ludomir. Zostaw Ludomir mnie. Chodźcie może tutaj, do piwnicy. Może tu już nikt nie szukał. Jest kolejny kluczyk. O, o. O nie. Ta żaba jest najgorsza, nie? Ona na odległość łapie. Ale pobiegła gdzieś indziej na szczęście. O, o. O, o. Widzę jej cień. Czy co, boję się wyjść po tej drabinie? Dobra, idziemy. Nie boimy się. O! Zawał serca prawie miałam. Gdzie są te drzwi? Tutaj? Dobra, tutaj są. Odnosimy klucze. Jeszcze 8 kluczyków zostało. Już myślałam, że znowu ta żaba mnie złapie. Kto mnie widzi znowu? Schowamy się tu. No nie, Ludomir, żaba i kto jeszcze tutaj przyjdzie? Ja stąd nie wychodzę chyba, wiecie? Ale widzę kluczyk tam. Na zjeżdżalni jest.
Dobra, biegnę tam. Wychodzę. Biegniemy tam po ten kluczyk. Tu nikogo na razie nie widzę. Na razie jest spokój i cisza. O, mam. Lodomir, nie wracaj się! O, o! O, o! O, 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 o! O, 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 o! Biegniemy. Kluczyk! Kluczyk! A ten nie wejdzie na pewno tutaj po tej drabinie. Idziemy szybko do góry. O! Ale go wykiwałam. On tu nie wejdzie. He. Tam nie zjeżdżamy, bo tam Lodomir chodził. Tam są dwa klucze, a tu na dole jest ten lisek i Lodomir. O, jak tam dojść, jak tam dojść? No nie, jeszcze żaba. No, przed żabą lepiej się schować, bo ona na odległość może. No nie otoczyli mnie, nic nie mogę zrobić. Chociaż teraz mogę. O, dobra, ktoś i tak mnie zauważył, ale to nie szkodzi. Biegniemy, nie odwracamy się. Biegniemy, po prostu biegniemy. Dwa klucze. Dobra, chodźcie tutaj na zjeżdżalnię może, to tutaj może jest ta zjeżdżalnia. O, przejdziemy tutaj i będziemy mieli dwa kluczyki, czy tam ileś. Trampolin room. Tu jest jakiś klucz, jest na trampolinie klucz. Dobra, skaczemy w takim razie. O, no, dobra. Ile mam? 4 klucze, czyli jeszcze trochę potrzeba. No, jak się wybić stąd? O, perfekto. Dobra, jesteśmy w zamku Lodomira ponownie. Jest kolejny klucz. Ja tu wszystko sama muszę robić, widzicie? Czy tutaj w tej skryjówce? Nie ma w skryjówce klucza, kurczę. To musimy poszukać tutaj na murach. Jest na murze. Jeden kluczyk. Tam na górze. Nie widzę, tam się błyszczy. O, ile mamy? Raz, dwa, 6 kluczy, czyli jeszcze trochę. 7. Jak będziemy mieli 8, to możemy iść tam, do tamtego pomieszczenia. Nie ma na górze, kurczę, czyli jeszcze jeden zostanie. Nic. O, o, o! Nie biegnij tam! Nie biegnij tam! O! Jeszcze jeden kluczyk miał go w ręce! O nie, nie, nie! Bober, biop, nie! Dobra, za kim pobiegnie? Na szczęście za nim. Jeszcze jeden klucz! No czemu on go nie odniósł? Dlaczego? O nie! Tu trzeba skakać. Jeden kluczyk! Dobra, ja zaczekam. Może odniesie ten klucz. No i odniósł! Czy to będzie koniec? Du-du-du-dum. Chyba tak, bo odznakę dostałam. Dobra, wchodzimy. Albo wychodzimy z restauracji Klakis. Co? Stay tuned. Your story's not over yet. Ostatnia runda wkrótce. Spadłam do jakiejś piwnicy. Ciary dostałam aż! Ej, fajna ta gra była! Jeżeli tak jak ja czekacie na drugą część, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, niech twórcy gry zobaczą i jak najszybciej wypuszczą tą drugą część. A ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!